Cześć, witam Was serdecznie. Dziś chciałbym, żebyśmy rzucili okiem na nowe narzędzie. Narzędzie nazywa się WP Turbo. Przy jego użyciu, no właśnie, w formie Turbo jesteśmy w stanie wygenerować kod, który na przykład doda własny rodzaj zawartości do naszej strony. Albo możemy użyć generatora, przy pomocy którego wygenerujemy sobie kod dla taksonomii, czyli kategorię dla naszego nowego rodzaju zawartości albo dla rodzaju zawartości, który już na naszej stronie funkcjonuje te generatory to po prostu generatory kodu, które kopiujemy sobie i wklejamy do naszego motywu potomnego, a to oznacza, że nie musimy używać żadnych zewnętrznych wtyczek, czyli wtyczek, które zazwyczaj instalujemy po to, żeby taki rodzaj zawartości dodać. Więc to jest dobra wiadomość, zwłaszcza dla tych z was, którzy nie czują się na siłach, czyli nie, nie kodujecie, ale jednocześnie zależy wam na tym, żeby dodać sobie własne rodzaj zawartości czy jakieś inne elementy i nie instalować w tym celu dodatkowych wtyczek, żeby ten nasz WordPress jednak nie był obciążony zbyt mocno. Druga na medalu, jeżeli chodzi o WP Turbo, to wersja z AI, czyli sztuczna inteligencja. No właśnie, sztuczna inteligencja pomoże nam wygenerować kompletny kod dla wtyczki, kompletny kod dla naszego motywu albo jakieś fragmenty kodu, które będą wprowadzały pewne modyfikacje albo będą dodawały jakieś nowe funkcjonalności. Także to wszystko WP Turbo potrafi i za chwileczkę po przerwie zerkniemy okiem jak to wszystko działa. Już standardowo zachęcam Was przede wszystkim do subskrypcji kanału, także kliknijcie poniżej przycisk subskrybuję. Nie zapomnijcie też podnieść łapkę w górę. Dzięki temu ten materiał będzie w stanie dotrzeć do większego grona odbiorców. Natomiast jeżeli już to zrobicie, to na spokojnie możemy usiąść i porozmawiać o WP Turbo. Także zerknijmy najpierw na bezpłatny zestaw narzędzi, czyli generatory, z których możecie skorzystać nawet bez zakładania sobie u nich konta, bez logowania się. Zobaczmy. Jak widzicie jesteśmy w tym momencie na stronie WP Turbo, a konkretnie przeszliśmy do zakładki generatorów tu mamy narzędzia dostępne dla nas bezpłatnie, przynajmniej w dużej mierze one są dla nas dostępne bezpłatnie. I tak widzimy popularne generatory, generator tworzenia własnego rodzaju zawartości, generator dla własnych taksonomii, generator dla menu, dla shortcode'ów i pozostałe. Poniżej idziemy, mamy generatory dla administratora, generator formularza logowania, generator na przykład tutaj widgetów w dashboardzie, czyli cockpit naszego panelu administracyjnego. Tam pamiętacie, są widgety, prawda? Czyli takie obiekty, które można sobie gdzieś tam przesuwać w lewo, w prawo, można je też wyłączyć albo włączyć, a tu przy pomocy tego generatora będziemy mogli dodać taki customowy widget, który pojawi się na stronie kokpitu WordPressa. No i pozostałe oczywiście generatory idziemy dalej, mamy generatory zapytań, mamy kolejne generatory już może nieskategoryzowane w jakiś konkretny sposób. Ale co moglibyśmy tu zrobić? Moglibyśmy wygenerować widget, moglibyśmy na przykład wygenerować własny sidebar, moglibyśmy dorzucić jeszcze jakiś dodatkowy rozmiar dla obrazków czyli w momencie, kiedy wrzucamy obrazek do biblioteki mediów, to wiemy o tym, że WordPress tworzy nam na jego bazie rozmaite miniaturki, które sobie można oczywiście odpowiednio skonfigurować w ustawieniach dotyczących mediów, ale mamy ich określoną ilość. Natomiast jeżeli chcielibyśmy dodać kolejny rozmiar, no to jak najbardziej przy tym generatorze możemy zawiesić oko, możemy go wykorzystać i ten kod, który on stworzy, później wstawić na przykład do motywu potomnego. Eee, dobrze, mamy generatory dla właścicieli sklepów WooCommerce, tak? więc jeżeli prowadzicie sklep, być może akurat te generatory Was zainteresują, no i w końcu mamy też dwa generatory dla Elementora, tak? czyli jeżeli korzystasz z Elementora, też być może akurat te narzędzia Cię zainteresują. No dobrze, tyle jeżeli chodzi o taki ogólny rzut oka na to, co tutaj znajdujemy, natomiast chciałbym, żebyśmy teraz przyjrzeli się temu jak wygląda proces generowania kodu i stworzymy sobie własny rodzaj zawartości. Przyjmijmy, że w naszym przypadku chcemy dodać własny rodzaj zawartości pod tytułem webinar, bo takie webinary prowadzimy, te webinary rejestrujemy, czyli nagrywamy, a później chcemy udostępnić je na naszej stronie w formie archiwum, gdzie każdy, kto będzie miał ochotę, może zajrzeć i zapis z tego wydarzenia sobie obejrzeć. No dobrze, więc dodajemy własny rodzaj zawartości przy wykorzystaniu narzędzia WP Turbo, więc klikam Post Type Generator i przechodzimy do podstrony, gdzie... Widzimy tak naprawdę już gotowy kod. To jest kod, który moglibyśmy skopiować i wkleić, ale na razie jeszcze się musimy z tym wstrzymać, dlatego że ten kod trzeba dostosować pod kątem własnych potrzeb. Więc przechodzimy wyżej. Tutaj widzimy zakładki. Tak? Mamy zakładkę z podstawowymi ustawieniami, post type, etykiety, supports i tak dalej, i tak dalej. Kilka z nich, przynajmniej tych najważniejszych, sobie omówimy i tam poklikamy troszeczkę, tak żebyście zobaczyli, jak to funkcjonuje. Natomiast poniżej mamy przyciski, które pozwalają nam na skopiowanie tego kodu, który tu zostanie wygenerowany i później możemy ten kod wkleić do motywu potomnego. Dla przykładu możemy pobrać sobie ten kod w formie wtyczki, czyli mamy zipa, wchodzimy wtyczki dodaj nowo, ładujemy, aktywujemy gotowe. Rodzaj zawartości został dodany. Możemy zapisać sobie ten kod do naszych takich archiwum, do naszego archiwum tych kodów, które generujemy, tyle że będziemy musieli sobie tu założyć konto, po prostu zalogować się, bo wtedy tylko to będzie działało. To samo jeżeli chodzi o możliwość dodania tego kodu do jakiegoś projektu, nad którym pracujemy. Takie projekty też po zalogowaniu w panelu administracyjnym można sobie tworzyć. Dodatkowo jest jeszcze przycisk customizacji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, ale do tej sztucznej inteligencji to jeszcze sobie dojdziemy. Więc na razie spróbujmy dostosować ten kod, który tutaj widzimy do naszych potrzeb. Więc zaczynamy od pierwszej zakładki z ustawieniami podstawowymi. Tu widzimy nazwę funkcji i widzimy też tekst domain. Nazwa funkcji, no mogłaby zostać, nie musimy jej korygować, ale gdybyśmy chcieli ją dostosować tak, żeby trochę bardziej ją spersonalizować pod nasze potrzeby to oczywiście możemy to zrobić. I na przykład tutaj wpiszemy poznaj WP. Później mamy zarejestruj ma e, moją e, zarejestruj mój własny rodzaj zawartości, więc no, moglibyśmy e, zarejestruj skrócimy to CPT i webinar. Tak, mamy. I teraz zwróćcie uwagę, że u dołu ta nazwa funkcji nam się zmienia, więc to, co tutaj wprowadzamy, automatycznie ma odzwierciedlenie w kodzie. Jeżeli chodzi o text domain, poznaj WP, też możemy skorygować. I tu automatycznie widzimy, że ta zmiana została też uwzględniona. No i jeżeli chodzi o zakładkę z ustawieniami podstawowymi, to to wszystko. Przechodzimy do e, za kolejnej zakładki Post Type, gdzie możemy wprowadzić klucz, czyli taki identyfikator, unikalny identyfikator rodzaju zawartości. Tak jak wpisy mają swój unikalny identyfikator, jak strony mają swój unikalny identyfikator, tak również nasze webinary, taki identyfikator mieć będą. I tylko pytanie, czy zostanie taki, jak tutaj jest domyślnie, czy może go skorygujemy. No więc skorygujemy, damy webinar. Webinary, post type dobrze, webinary. O, teraz jest poprawnie. Tutaj mamy opis, można było sobie wprowadzić własny. Opis. Dodatkowo mamy liczbę pojedynczą, webinar. Że napisałem, dobrze napisałem. Liczba mnoga generuje nam się automatycznie. Tutaj narzędzie wychodzi z założenia, że używamy tylko i wyłącznie języka angielskiego, także z automatu dodaje nam literkę S na końcu. No ale tym się nie przejmujemy, bo można to będzie wszystko zmodyfikować sobie tutaj bezpośrednio w kodzie. Więc na razie to pomijamy. Dalej mamy hierarchia, czy tym będziemy mieli układ hierarchiczny tych naszych webinarów, czy nie. O co chodzi? Jeżeli wiecie, jak funkcjonują strony w WordPressie, to pewnie macie świadomość tego, że można je układać właśnie w formie takiego drzewka, czyli struktury hierarchicznej. Może być strona rodzic i później może być strona dziecko. Więc jeżeli coś takiego chcemy zastosować dla naszych webinarów, wystarczy, że aktywujemy tę opcję u do dołu. Jeżeli nie, idziemy dalej. Przechodzimy do zakładki z etykietami. Więc tu możemy sobie spolszczyć wszystkie etykiety. Na przykład damy sobie obrazek niewyróżniający, tylko na przykład damy sobie układkę dla obrazka wyróżniającego. Tu damy dodaj nowy. Dodaj nowy webinar. tak? Eee, tu mamy webinary. tak? Webinary, webinary i tak dalej, i tak dalej, już nie będę tego modyfikował, to na spokojnie, gdy będziecie pracowali z tym narzędziem, możecie sobie spolczyć ale też nie musicie koniecznie w tym miejscu, być może nawet łatwiej będzie, jeżeli już bezpośrednio w kodzie będziemy z tymi tłumaczeniami pracowali. Dobrze, popatrzmy jeszcze na kolejną zakładkę, mamy tutaj supports, czyli jakie tak naprawdę standardowe pola, nazwijmy je tak, będzie wykorzystywał pojedynczy wpis w ramach webinarów. No więc będzie miał tytuł, tak? No musi mieć jakiś tytuł. Webinar o tym i o tym później będzie miał opis. No fajnie, opis, content. Możemy tam sobie osadzić jakiś film, który nagraliśmy, ta rejestracja tego webinaru. Więc jak najbardziej jest to, jest to tu przydatne. Ale pozostałe to są już opcje, więc możemy zdecydować, czy chcemy mieć zajawki, powiedzmy, że chcemy mieć zajawkę, czy chcemy mieć obrazek wyróżniający. Możemy chcieć, żeby fajnie te webinary później zaprezentować na liście wszystkich, tak? Jak będą gdzieś tam się wyświetlały jedno pod drugim, albo jeden obok drugiego, wsiadł. Grid. No więc y, możemy zdecydować, czy chcemy komentarze, czy chcemy trackbacki, czy chcemy wersjonizację, własne pola i tak dalej. Więc tutaj klikamy po prostu i nic więcej. Idziemy dalej, taksonomia, klucz. Klucz taksonomii. Też każda taksonomia, tak samo jak, jak własny rodzaj zawartości, ma swój unikalny identyfikator. Jeżeli na przykład wykorzystacie generatora dla taksonomii, który również jest dostępny w tym narzędziu, no to wtedy też... Znajdziemy miejsce, gdzie będziemy mogli wprowadzić czy też zmodyfikować automatycznie wygenerowany klucz, czyli ten identyfikator, i później taki klucz można wprowadzić w tym miejscu. Po co? Po to, żeby powiązać ten konkretny rodzaj zawartości z konkretną kategorią, z konkretną kategoryzacją, z konkretną taksonomią. I tych taksonomii możemy sobie tutaj dodawać więcej niż tylko jedną, tak? Więc to już w zależności od potrzeb. Jeszcze zerknijmy sobie na zakładkę widoczność. Czy ten rodzaj zawartości będzie publiczny, czy chcemy, żeby pojawiał się pojawiały się nasze webinary w bocznym pasku jak jak zalogujemy się do WordPressa pasek po lewej czy tam ma się pojawić czy się nie ma pojawić gdzie jeżeli tak to gdzie czyli poniżej wpisów poniżej mediów poniżej stron komentarzy i tak dalej czy ma się pojawiać szybkie dodanie webinaru w pasku narzędziowym w tym górnym pasku narzędziowym gdy jesteśmy zalogowani czy nie też też o tym decydujemy no i dodatkowo jeszcze tu parę ustawień między innymi możemy zdecydować o ikonce, tak więc no, no, dobra nie wybrałem <laughs> może nie Google Zobaczmy, czy będziemy mieli coś tutaj z mediami. Eee, obrazki, media, audio, będzie wideo? Jest, media, wideo. Dobrze. Ok, webinar będzie pasowało. Eee, I w zasadzie tyle, tak? Więc w taki sposób sobie wyklikujemy tutaj poszczególne funkcje, które nas interesują. Dostosowujemy sobie ten własny rodzaj zawartości pod kątem naszych potrzeb. A na koniec, gdy już tutaj widzimy, że wszystko ładnie się wygenerowało, klikamy kopiuj do pamięci, albo możemy sobie pobrać wtyczkę, ale w tym wypadku skopiujemy sobie ten kod, przechodzimy na naszą stronę, jeżeli mamy motyw potomny, to od razu do motywu potomnego można wrzucić, jeżeli motywu potomnego nie mamy, no to tak jak w tym wypadku akurat tu nie mam motywu potomnego, zainstalowałem wtyczkę pod tytułem WP Code i dzięki tej wtyczce będę mógł ten kod sobie dodać, więc klikam dodaj nowy, użyj własnego fragmentu, ten fragment sobie nazwę, czyli powiedzmy to będą webinary, Custom Post Type, webina, dobrze podkreślone, źle zrobiłem? Nie, dobrze napisałem. Później przechodzimy do typów, więc tu w tym miejscu wybieram, że będzie to skrypt PHP, kleję nasz kod, sprawdzę tylko jeszcze, czy jest tutaj wszystko poprawnie. OK, i za mną jest przycisk zapisu, więc zapisuję i jednocześnie tu aktywuję, też to jest wszystko za mną. W momencie, gdy to zrobiłem, to popatrzmy po lewej stronie, co się pojawiło. Pojawiły się nasze webinary. Możemy je przeglądać, możemy dodawać nowe. No widzimy, że jest w języku angielskim po części, więc możemy to spolszczyć. Nie musimy już wracać z powrotem tam do generatora, tylko możemy to zrobić od razu tu. Mamy menu name, więc zmieniamy sobie na webinary i jeszcze mamy o webinars, czyli dajmy na to będzie tu wszystkie. Już nie będę pisał wszystkie webinary. Dodaj nowy webinar. Ja też sobie to dodaj nowy webinar, czy coś jeszcze to byśmy chcieli spolszczyć? A, wystarczy. Zaktualizujemy i teraz popatrzmy, już mamy webinary wszystkie i dodaj nowe. No więc zobaczmy, co się stanie, gdy klikniemy na dodawanie nowego webinaru. Uruchamia nam się standardowo edytor Gutenberga. Możemy wprowadzić tytuł webinaru, możemy wprowadzić treść, możemy sobie tu osadzić film z nagrania. I w zakładce webinar widzimy, jest okładka, czyli obrazek wyróżniający. Mamy także zajawkę. Więc własny rodzaj zawartości jest gotowy. Proszę bardzo, wybierzemy sobie tu jakiś obrazek, jakoś tam zajawkę wprowadzimy, opublikujemy, opublikujemy, przechodzimy do listy webinarów. Jest pierwszy webinar dodany. Jest naprawdę bardzo prosty sposób, jak widzicie, na to, żeby taki rodzaj zawartości sobie wrzucić. Wystarczy, że użyjemy generatora, kod wkleimy do motywu potomnego, albo do wtyczki takiej, jaką widzieliśmy przed chwilą, no i automatycznie webinary nam się tu pojawiają. To może być portfolio, to może być baza produktów. Jakiś katalog produktów, cokolwiek sobie wymyślicie. Także zachęcam do tego, żebyście spróbowali swoich sił, nawet jeżeli nie czujecie się na siłach, w tym sensie, że nie jesteście osobą techniczną. Dobrze, a teraz chciałbym, żebyśmy zerknęli, jak taki własny rodzaj zawartości wygenerować przy wykorzystaniu mechanizmów sztucznej inteligencji, jakie dostępne są również na WP Turbo. Jak widzicie, utworzyłem konto, później na to konto się zalogowałem. Co więcej, aktywowałem sobie subskrypcję, chociażby z tego względu, żeby pokazać Wam, jak te narzędzia związane ze sztuczną inteligencją działają, ponieważ są one dostępne tylko w wersji płatnej. Natomiast jeżeli mamy wersję bezpłatną, no to korzystamy z generatorów, o których mówiliśmy wcześniej. Możemy sobie zapisywać fragmenty kodu, które wygenerujemy, one będą trafiały w to miejsce. Możemy sobie te fragmenty kodu też organizować w projekty, czyli na przykład będziemy mieli projekt pod tytułem strona 1. Strona 2, strona 3 albo klient 1, klient 2, klient 3 i tak dalej. No i wewnątrz będziemy mieli konkretne fragmenty kodu związane z danym projektem. No, będzie porządek zachowany. Dalej zerkniemy w tym miejscu, co tutaj widzimy. Widzimy fundament, bazę do tego, żeby stworzyć własny motyw klasyczny, własny motyw blokowy, własną wtyczkę, a więc wystarczy, że sobie to sklonujemy, a później przejdziemy do customizacji. No i mamy bazę. Co przyspieszy nam pracę z danym rozwiązaniem, które chcemy stworzyć, które chcemy zbudować. Dobrze, wracamy do dashboard. Do naszego kokpitu i popatrzmy na narzędzia związane ze sztuczną inteligencją. Wydaje się, że są dwa, i owszem, dwa, z tym, że jedno jest w tym momencie aktywne, natomiast drugie, asystent dla WordPressa, wykorzystujący sztuczną inteligencję, to jest dopiero zapowiedź, więc jeszcze nie wiem, jak to będzie działało. Nic więcej na ten temat nie jestem w stanie Wam opowiedzieć ani pokazać, tym bardziej. Natomiast jeżeli chodzi o WP Turbo AI, to jak najbardziej to narzędzie jest dostępne i sprawdzamy, jak działa. To co to widzimy to nic innego jak edytor. Edytor kodu, a więc jeżeli jesteśmy użytkownikiem doświadczonym, zjedliśmy zęby na kodowanie, no to prawdopodobnie wykorzystamy to narzędzie w 100%. I to zarówno jeżeli chodzi o możliwość tworzenia wtyczek i motywów, bo tu możemy dodawać kolejne pliki. Z którymi dalej pracujemy, możemy dodawać pliki, możemy dodawać foldery, więc wykorzystacie to w 100%. Dodatkowo jeszcze po prawej stronie czeka na wasze polecenia sztuczna inteligencja, która będzie w stanie ten kod, który przygotujecie, zweryfikować, sprawdzić, przeanalizować i podpowiedzieć Wam na jakieś na przykład lepsze rozwiązania, albo może znajdzie dla Was sztuczna inteligencja, jakieś problemy dotyczące bezpieczeństwa i pomoże Wam te problemy wyeliminować. No więc naprawdę bardzo sympatyczne narzędzie, które jest w stanie mocno przyspieszyć czas pracy nad wtyczką czy też nad motywem. Ale jeżeli jesteśmy osobą niedoświadczoną, kompletnie niedoświadczoną, to również możemy wykorzystać to narzędzie i nawet jeżeli tutaj poprosimy sztuczną inteligencję o wygenerowanie jakiegoś kodu, ona nam wygeneruje po prostu bez analizy możemy skopiować, wkleić i sprawdzić, czy rzeczywiście to zadziała. Aczkolwiek w takich sytuacjach raczej sugeruje, żeby to robić na jakichś poligonach doświadczalnych, czyli gdzieś z boku instalacja WordPress'a i sprawdzamy sobie, czy na przykład ten kod wygenerowany przez sztuczną inteligencję nie rozwali nam strony, bo czasami nawet i tak się może zdarzyć. Ale mamy. Tu tu również element edukacyjny, bo możemy sztuczną inteligencję poprosić o to, żeby nam wyjaśniła dokładnie, o co chodzi w tym kodzie, który ona wygenerowała, więc możemy się dodatkowo uczyć. No dobrze, przejdźmy w takim razie do poleceń. Tu w tym miejscu możemy wstawić polecenie. Ja wstawiam polecenie. Jak polecenie brzmi, utwórz CPT o nazwie Webinary, uwzględnij zajawkę, obrazek wyróżniający. Dla treści aktywuj edytor Gutenberg. Dla CPT, utwórz hierarchiczną taksonomię o nazwie rodzaju webinarów. Wszystkie etykiety w języku polskim. Na koniec dodaj CPT, dwa pola. Do CPT, dwa pola, czyli pole wyboru daty i godziny, żebyśmy mogli określić, kiedy ten webinar wystartuje albo kiedy w ogóle wystartował w przeszłości. Oraz zwykłe pole tekstowe pod tytułem prowadzącym, gdzie wprowadzimy np. imię i nazwisko. Prelegenta. No dobrze, więc takie polecenie sobie tutaj wprowadziłem. Proszę teraz sztuczną Inteligencję o to, żeby nam taki kod wygenerowała. No i coś tu się zaczyna dziać, tak? Więc generuje się fragment kodu, który za chwileczkę wykorzystamy, wkleimy znaczy skopiujemy i później wkleimy na naszej stronie. Widzimy etykiety generują się nam w języku polskim, więc zrozumiało nasze polecenie. Pozostaje nam tylko cierpliwie poczekać, aż zakończy. No akurat przy tym poleceniu prawdopodobnie zajmie to około minuty. No, może troszeczkę krócej, ale tak plus, minus. Minutę trzeba liczyć, natomiast w tym czasie chciałbym, żebyśmy rzucili jeszcze okiem na, na elementy, które są w tym miejscu widoczne. Mamy przyciski. Przycisk, który pozwala jednym kliknięciem poprosić sztuczną inteligencję o to, żeby sprawdziła nam kod, który został wygenerowany, albo kod, który my napisaliśmy pod kątem jego bezpieczeństwa, więc czy są jakieś problemy związane z bezpieczeństwem. No, sztuczna inteligencja nam to sprawdzi dalej możemy oczywiście sobie też dodawać chociażby komentarze do kodu, tak żeby ten kod trochę lepiej zrozumieć, ale jeżeli mówimy o lepszym zrozumieniu i o tym aspekcie edukacyjnym, to jak przeskrolujemy sobie tutaj dalej tu mamy nawet możliwość tworzenia dokumentacji, o właśnie wytłumacz mi ten kod. <laughs> o co w tym kodzie chodzi. Więc też pod jednym kliknięciem mamy taką funkcjonalność. Tyle, że no tutaj na obecną chwilę, gdy wykorzystamy którykolwiek z tych przycisków, to odpowiedzi będą generowane w języku angielskim, a nie w języku polskim. Więc jeżeli to dla was nie jest problem, no to OK. A jeżeli jest to problem, to może warto wpisać polecenie kolejne. O w tym miejscu wpisać je po polsku, czyli po prostu wytłumacz mi, o co w tym kodzie chodzi. No i na podstawie. Tego polecenia dostaniemy informację zwrotną z jakimś tłumaczeniem o co, o, co tu, o co tu chodzi. Dobrze, mam nadzieję, że to już się kończy. Jeszcze coś? A nie, już, już, już się skończyło. Teraz dostajemy podsumowanie. Widzimy, że jest w języku polskim, więc jest to też przyjemne. Dobra, nie będziemy czekali aż nam, aż nam to opisze. Kopiujemy sobie u dołu ten kod. Kopiujemy do schowka, przechodzimy na naszego WordPressa, usunąłem poprzedni fragment kodu, więc utworzymy sobie teraz nowy, damy CPT, webinar, ok, żeby nie przedłużać, PHP, Wlejam kod, teraz tutaj sprawdzam, czy nie mamy duplikatów i akurat był PHP za mną jest przycisk zapisu więc zapisuję jeszcze jest przycisk aktywacji więc to sobie zapisuję i aktywuję i popatrzmy po lewej stronie pojawiają nam się webinary i mamy webinary wszystkie dodaj nowy i jest taksonomia rodzaj webinaru no więc spróbujmy dodać nowy webinar klikam dodaj nowy webinar 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 x dalej jakiś opis Możemy tu wrzucić film oczywiście, poniżej widzimy, że mamy dwa pola, czyli start webinaru, to sobie możemy kliknąć, i wybierzemy, że na przykład 16 jutro o godzinie 18.00, 18 tak, o tej godzinie będzie webinar prowadzący Krzysiek. Te dwa pola mamy dodane. O nie poprosiliśmy sztuczną inteligencję. Przechodzimy teraz do zakładki webinar, czyli do ustawień strony i sprawdzamy. Mamy rodzaje webinaru? Mamy, czyli to jest nasza taksonomia. Dodajemy sobie, że na przykład to będą szkolenia i możemy jeszcze sobie dodać jedną kategorię pod tytułem prezentacje, Prezentację produktów, powiedzmy, tak. Prezentację produktów, mamy dwie kategorie, ale akurat ten webinar będzie szkoleniem. Później poniżej mamy obrazek wyróżniający, też o ten obrazek wyróżniający poprosiliśmy, no i w końcu mamy zajawkę, którą możemy sobie tutaj wprowadzić. Publikujemy, przechodzimy na listę webinarów, jest, jest, przechodzimy do naszej taksonomii, mamy prezentację produktów szkolenia, wszystko działa! Wszystko działa. Więc w taki prosty sposób można wygenerować kod, przy pomocy którego będziemy w stanie dodać nowy rodzaj zawartości. Ale czy musimy to robić akurat z wykorzystaniem WP Turbo? Niekoniecznie. A jeżeli korzystacie z czata GPT, to porozmawiajcie z czatem GPT i poproście go o to, żeby Wam taki kod wygenerował i z pewnością też go wam wygeneruje. Będziecie go mogli skopiować, wkleić na swojej stronie, tak jak ja to zrobiłem, i automatycznie czy to webinary, czy portfolio, czy cokolwiek innego pojawi się w Waszym WordPressie. Jak widzicie, sztuczna inteligencja wdziela się wszędzie. No, WordPress jest tym miejscem, gdzie wdzielać się jeszcze będzie nie raz, nie dwa i bardzo dobrze, bo dzięki temu będziemy mogli trochę zaoszczędzić czasu, będziemy mogli ułatwić sobie życie i ta nasza praca z WordPressem, praca przy bardziej złożonych projektach na pewno będzie wydajniejsza. No Pytanie tylko, czy WP, w tym wypadku Turbo, jest tym rozwiązaniem, na które warto zwrócić uwagę, którym warto się zainteresować. Myślę, że już na to pytanie odpowiecie sobie sami pod kątem waszych potrzeb i jakiegoś tam waszych doświadczeń. Jeżeli jeśli macie jakąś opinię na ten temat, to serdecznie zachęcam Was do tego, żebyście się podzielili nią w komentarzach pod tym filmem. Natomiast ja cóż, no dziękuję serdecznie za uwagę. Gorąco zachęcam Was do tego, żebyście subskrybowali ten kanał. Łapki w górę. Także pamiętajcie, no właśnie, załączył nam się efekt Makowski. <laughs> to, to nie było specjalnie. Więc łapki, oczywiście, w górę. Zapraszam Was do, do subskrypcji tego kanału. No i widzimy się wkrótce na kolejnych filmach. Do zobaczenia.